Hallöchen! Moi drodzy, dzisiaj ostatni odcinek z naszej miniserii na temat, jak zbudować poprawne zdanie w języku niemieckim. Dokładniej mówiąc, zajmiemy się kolejnością słów w zdaniu, czyli szykiem zdania. Dwa odcinki temu wyjaśnialiśmy sobie szyk prosty, w zeszłym odcinku wyjaśnialiśmy sobie szyk przestawny, a dzisiaj zajmiemy się szykiem końcowym. Zapraszam! Kochani, przerywam na chwilę audycję, bo dziś są mikołajki, nie może więc zabraknąć prezentów. Po pierwsze, zapraszamy was na nasz nowy kanał hiszpański Zapytaj poliglotę, który ruszył dokładnie dzisiaj, a na którym znajdziecie co tydzień nowe darmowe lekcje języka hiszpańskiego, przydatne zwroty, wyrażenia, ciekawostki, czyli wszystko to, co może wam pomóc nauczyć się języka hiszpańskiego. Szybko, sprawnie, no i przede wszystkim przyjemnie. Po drugie, mamy konkurs. Do wygrania jeden z trzech egzemplarzy naszej książki Język w Podróży. Tutaj zwycięzca już wybierze, czy chce tą książkę w niemieckim, angielskim, czy też w hiszpańskim języku. Żeby wziąć udział w konkursie, wejdźcie na nasz nowy kanał hiszpański Zapytaj Poliglotę. Link do tego kanału znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. Na hiszpański Zapytaj Poliglotę dajcie łapkę w górę pod pierwszym nagraniem. Powitania po hiszpańsku i udostępnijcie to nagranie na waszych social mediach, dając hashtag Zapytaj Poliglotę, żebyśmy mogli potem was znaleźć. Konkurs trwa do piątku, a w weekend wyłonimy trzech zwycięzców, którym wyślemy nagrody. Specjalnie dla was króciutka powtóreczka tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Podstawowe zdanie składa się z podmiotu i orzeczenia. Podmiot to jest wykonawca czynności w zdaniu. Na przykład w zdaniu Ania je zupę, podmiotem jest Ania, no bo to ona je zupę. W zdaniu ja idę do sklepu, podmiotem jestem ja, no bo to ja idę do sklepu. Orzeczenie natomiast to odmieniony czasownik. Czasownik to przypominam w uproszczeniu słowo, które opisuje czynność. Na przykład jeść albo iść. Czasowniki Odmieniamy przez osoby, czyli zmieniamy końcówkę czasownika tak, żeby dopasować ją do osoby. Na przykład ja idę, ty idziesz, on, ona idzie. Także idę, idziesz, idzie to odmieniony czasownik, czyli orzeczenie. I zrozumienie tego, z czego składa się zdanie. Co to jest podmiot i co to jest orzeczenie, pozwoli Wam bardzo łatwo nauczyć się szyku zdania niemieckiego. Dlatego powtórzę raz jeszcze. Zdanie, podstawowe zdanie, składa się z podmiotu, wykonawcy czynności oraz z orzeczenia, czyli z odmienionego czasownika. Zobaczmy więc przykłady prostego zdania po niemiecku. Ich esse, ja jem. Ja to podmiot wykonawca czynności. Ese, jem, odmieniony czasownik, czyli orzeczenie. Podmiot, orzeczenie. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Anna, komt. Anna, przyjdzie. Anna to wykonawca czynności, czyli podmiot, a komt, przyjdzie. To odmieniony czasownik, przyjść, czyli orzeczenie. Szyk zdania natomiast to kolejność słów w zdaniu. Szyk prosty oznacza, że na pierwszym miejscu w zdaniu będziemy mieli właśnie podmiot, czyli na przykład ja albo ana, a na drugim miejscu będziemy mieli właśnie to orzeczenie, czyli czynność, którą wykonuje podmiot. Anna kommt, ana przyjdzie, ich esse, ja jem. Szyk końcowy mamy wtedy, kiedy orzeczenie, czyli odmieniony czasownik w zdaniu, dajemy na koniec zdania. Czyli kiedy zamiast ich gehe nach Hause. Ja idę do domu, mówimy ich na hause geje, czyli ja do domu idę. Idę, czyli odmieniony czasownik, orzeczenie przenieśliśmy na koniec zdania. Zobaczmy sobie to jeszcze raz. Zwykłe zdanie w szyku prostym to ich geje na hause. Ja idę do domu. A zdanie w szyku końcowym to ich na hause geje. daliśmy na koniec. Ja do domu idę. Zobaczmy sobie jeszcze jeden przykład, a zaczniemy od prostego zdania, czyli od szyku prostego. Ich will ja chcę zu Abend essen. Kolację zjeść. Ich will zu Abend essen. Mamy tutaj podmiot ich oraz orzeczenie, czyli odmieniony czasownik will, chcę. No i w szyku końcowym zdanie to brzmiałoby następująco. Ich zu Abend essen will, czyli ja kolację zjeść Chcę. Ich zu Abend essen will. Gdyby więc słowa były ludźmi stojącymi w kolejce, to szyk końcowy mamy wtedy, kiedy orzeczenie musi stanąć na końcu tej kolejki. Być może teraz nasuwa Wam się pytanie, kiedy właściwie tego szyku końcowego powinniśmy używać. Kiedy robią to Niemcy? Ano robią to wtedy, gdy zdanie zaczynamy od określonych słów. Na przykład od takich słów jak das czyli że, weil, czyli ponieważ, op, czyli czy, wenn, czyli jeśli oraz falls, czyli w przypadku gdy. Pora na przykłady, żeby zobaczyć szyk końcowy w akcji. Gdybyśmy mieli zdanie w szyku prostym, na przykład du bist beschäftigt, ty jesteś zajęty, mamy tutaj podmiot du, ty oraz orzeczenie, czyli odmieniony czasownik – Byst jesteś, du byst beschäftigt ty jesteś zajęty. I gdybyśmy to zdanie chcieli zrobić w szyku przestawnym, brzmiałoby ono du beschäftigt byst, czyli ty zajęty jesteś. Du beschäftigt byst. I taki szyk przestawny mielibyśmy na przykład po słówku das, czyli że, czyli das du beschäftigt byst, czyli że. Ty zajęty jesteś. Na przykład w całym zdaniu brzmiałoby to następująco. Ich weiß, ja wiem, das, że, du beschäftigt bist. Że ty zajęty jesteś. Ich weiß, das du beschäftigt bist. Mamy szyk końcowy, no bo w zdaniu mamy słówko das, że. Zobaczmy kolejny przykład. Gdybyśmy mieli zdanie zi will abnehmen ona chce schudnąć mamy tutaj podmiot Z, ona no i orzeczenie czyli odmieniony czasownik chce zi will ona chce abnehmen schudnąć takie zdanie w szyku końcowym brzmiałoby zi abnehmen will ona schudnąć chce zi abnehmen will i taki szyk końcowy mielibyśmy na przykład, gdybyśmy chcieli zacząć to zdanie od słówka while, czyli ponieważ. Czyli while she upnamen will, ponieważ ona schudnąć chce. Całe zdanie brzmiałoby następująco: She is auf diet, ona jest na diecie, while, bo, no i teraz szyk końcowy: while she upnamen will, bo ona schudnąć chce. Sie ist auf diet, weil sie will. Zobaczmy kolejny przykład. Gdybyśmy mieli zdanie w szyku prostym. Du hast heute Zeit. Ty masz dzisiaj czas. Mamy tutaj podmiot, ty, oraz orzeczenie, czyli odmieniony czasownik haben. Mieć masz, hast. Du hast. Ty masz heute Zeit. Dzisiaj czas. Gdybyśmy to zdanie chcieli ułożyć w szyku końcowym, brzmiałoby ono du heute zeit hast, ty dzisiaj czas masz, du heute zeit hast. No i takie zdanie w szyku końcowym mielibyśmy na przykład, gdyby zaczynało się to zdanie od słówka ob, czyli czy. Ob, du, heute zeit hast, czy ty dzisiaj czas masz. Całe wyrażenie brzmiałoby następująco. Sag mia, powiedz mi, ob, du, heute zeit hast. Czy ty dzisiaj czas masz? Zagmija ob du heute zeit hast. Podobnie szyk końcowy mielibyśmy po słówku wenn, czyli jeśli. I moglibyśmy powiedzieć zagmija powiedz mi wenn du heute zeit hast, czyli powiedz mi jeśli dzisiaj czas masz. Zagmija wenn du hojte zeit hast. Pora na ostatni przykład. Weźmy sobie na tapet zdanie w szyku prostym. Du Brauchst hilfe. Ty potrzebujesz pomocy. Mamy tutaj podmiot, czyli ty, osobę w tym wypadku, i orzeczenie Brauchst. Potrzebujesz. Du brauchst hilfe. Ty potrzebujesz pomocy. Gdybyśmy chcieli ułożyć to zdanie w szyku końcowym, brzmiałoby ono Du hilfe brauchst. Ty pomocy potrzebujesz. Du hilfe brauchst. A taki szyk końcowy mielibyśmy wtedy, gdyby to zdanie zaczynało się na przykład od słówka „falls”, w przypadku gdy „falls du hilfe brauchst”, czyli w przypadku gdybyś pomocy potrzebował. Całe wyrażenie brzmiałoby następująco: „Ruf mich an, zadzwoń do mnie, falls du hilfe brauchst”, czyli gdybyś pomocy potrzebował. „Ruf mich an, falls du hilfe brauchst”. W porządku, Kochani. Nauka języka jest najskuteczniejsza, kiedy poparta jest przede wszystkim praktyką. Dlatego teraz zadanie dla was. Biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy sobie w dzisiejszym odcinku, gdybyśmy mieli zdanie "es ist spät" jest późno. "es ist spät". Jak ułożylibyście to zdanie po słówku while, czyli "bo", czyli na przykład gdybyście mieli wyrażenie? Ich geje nach Hause, idę do domu, weil, bo. Mm, mm, bo jest późno. Ich gehe nach Hause, weil, mm, mm, idę do domu, bo. Jest późno. Wasze odpowiedzi zapiszcie koniecznie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, jak Wam pójdzie. A jest to też bardzo dobra praktyka. A w piątek na naszych social mediach opublikujemy poprawne rozwiązanie tego zadania. Dzisiaj omówiliśmy sobie szyk końcowy. Szyk końcowy mamy wtedy, kiedy na pierwszym miejscu mamy podmiot, czyli wykonawcę czynności, a na ostatnim miejscu w zdaniu mamy dopiero orzeczenie, czyli czynność, którą wykonuje ten podmiot. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają Ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajpoligloty.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Tu was du willst, aber nicht weil du musst. Rób co chcesz, ale nie dlatego, że musisz.